Siemanko, witam. Siema, witam. W 15 odcinku podcastu 15. Jesteś z boczkiem. To jakiś okrągły w sumie nawet jest. Półokrągły. Dzisiaj moim gościem jest Maciek Mazak. Dzień dobry, witam. Maciek jest właśnie twórcą na YouTubie, handlarzem aut. Tak. I właśnie nie wiem, tu musisz mi powiedzieć, czy nadal członkiem Wrong Crew? Tak, tak, jak najbardziej, pomimo tego, że jakby... No, wszystko jakby zaczęło się jakby może nie komplikować, no ale ja zacząłem dużo robić tym YouTube'em i jakby nie da się tego wszystkiego zrobić jakby z nimi, nie? Bo wiesz, Opole tutaj to jest wiesz tam 100 km. Ja bo wy mieszkacie w sumie dosyć daleko. Tak, no, mamy do siebie 100 km, nie? Więc jest to jakby trochę uciążliwe. No ale jakby najbardziej cały czas, wiesz, mamy cały też taki, jakby wiesz, taki mindset, że chcemy te auta kiedyś w końcu mieć wszystkie jednakowe, takie same, no i wydaje mi się, że to jest ogólnie rok taki najbardziej przełomowy, bo wszyscy chłopaki naprawdę się mega tak zorganizowali i wiesz, chcą to naprawdę jest, robić. Czy będzie biały? Nie, jest nie będzie biały, czy bo ogólnie w Wrong Crew zmieniło jakby kolor, znaczy jest dodany jeden kolor, tak jakby taka możliwość. A samochodu będzie trochę, bo w sumie i Max składa świetny samochód, i Damian składa zajebisty samochód. Darek jest ogólnie cały czas w pracy, więc on jakby nie ma na razie czasu na swój samochód, ale na przykład młodzi też, wiesz, Adam, Tadek też naprawdę cały czas lecą. Jest jeszcze Bartoszka, Wolwiarz, który też tam jest cały czas coś z tą furą działa. I Wrong Crew... dużo was jest generalnie. Nas jest trochę, no jeszcze jest Mateusz, jest Urban. Urban też ma dwie S13 i składa też kolejną. Także rok 2021 jest dla Wrong Crew takim rokiem troszkę, wydaje mi się, przełomowym, bo gdzieś myślę za miesiąc, dwa miesiące, że będzie pierwszy chyba event w życiu naszym, że spotkamy się na 5-6 samochodów i każde będzie w sumie jeździło i każdy jest naprawdę dobrze zrobiony, nie? Bo każdy silnik jest na przykład utrubiony, każdy silnik jest złożony od zera, każde auto jest na nowo malowane, wiązki, ekomastery, ja Alexa mam V-ę, więc troszkę też tak by wiesz... w taką no, fajną stronę to poszło, nie? Trochę czekaliśmy na to, bo zawsze w Wronku miał takie fury, że Damian miał Mazdę i ta Mazda głównie każdy event nas cieszyła, była najgłośniejsza i działała. No a potem tak ta auta teraz zaczęła upadać, ale każdy jakby nie chciał robić tego już tak na hopsup, tylko po prostu każdy chciał, żeby już te fury były naprawdę, wiesz, konkretne. Głównie też dlatego, że Darek buduje auta na fajnym poziomie i głupio byłoby po prostu mieć, wiesz, samochody jakby no, nie tak fajnie zrobione, jak Darek by mógł je, no, wiesz... Nie może mieć antyreklamy. Dokładnie, nie? A każde auto, klatka, baszbary, takie rzeczy, wiesz... A to czemu nie chciałeś robić słapa u Darka? Nie miał czasu? Czy... Nie, to tak się też, bo chodziło o to, że Samuel robił V8, już wiedziałem, że po prostu robi to Darek i jakby swap i w Lexusie i w Miacie jest dosyć bardzo taką rzeczą, wiesz... Mega dokładną, nie? No ta, ani tego, Zielik już to przerobił też, ani nie? tego nikt nigdy jeszcze nie robił i pierwszą osobą, która miała mi robić swapa był Szorstki, ale tam no to było takie, wiesz, gadanie wstępne, ten, ja mówię, dobra, także będzie tak daleko, to, bo wiem, że też robił u Oskara Soczewki, bo to jest ten sam silnik. No, no. I wiem, że robił, ja mówię, dobra, to w sumie dogadamy się, nie? I to w ogóle tak było śmiesznie, że Zielik do mnie zadzwonił, mówi... Siema, tam oglądałem cię na YouTubie, co też mnie jakby, wiesz, mega ucieszyło, że osoba, którą podziwiałem jeszcze... A ty nie znaliście się z Zielikiem wcześniej? Znaliśmy się, tylko że znaliśmy się tak, wiesz, no na evencie siema, cześć, nie? I tak, wiesz, no wiadomo, potem ten, nie, i w sumie tyle, ale jakby zawsze mi się wydawało, że to, co robię na tym YouTubie jest takie trochę średnie i że nie oglądają mnie ludzie, którzy są jakby takim gdzieś, wiesz, autorytetem dla mnie pod względem umiejętności jazdy w ogóle, nie? I gadając z Zielikiem, Zielik do mnie zadzwonił, mówi, że w sumie on za niedługo będzie się jakby, wiesz, podejmował takich rzeczy i czy bym nie chciał być pierwszą osobą, która jakby wybiła troszkę, wiesz, jego pracę na ten, nie? No tak, bo w sumie Zielik tam niedługo ma ten swój warsztat. Tak, tak. Oni tam ten warsztat przebudowali, jakoś tam kiedyś jakieś wynajmowali, jakieś ślusarstwo, coś ten, to umarło chyba. No nie do końca wiem, jak ta historia wyglądała, no, ale wiem, że Zielik jakby chce się tym zająć i budować te driftkary, nie? I też najważniejszą było rzeczą to, że Zielik V już miał w Lexusie, nie? Czyli jakby, wiesz, składa ci samochód osoba, która wie, co jest, co powinno być, jak powinno to jeździć, no jak tak, to powinno być zrobione. Bardziej, że tam trochę tych przeróbek pod skrzynię i wszystko jest, nie? Tak, tak, tak. No ogólnie to jest śmieszna sprawa, bo ja kupiłem silnik, w sensie całą budę i tak sobie mówię, kurde, mam różowego Lexusa, będzie śmiesznie, no, co to będzie wsadzić V8, wiesz, na oryginalnym tym, nie? No a
W sumie no, masa. A to, że ten silnik wybrałeś, to jakaś opcja, że trafił się i kupiłeś, czy chciałeś znaczy, konkretnie nie, no ja ten ogólnie motor? Jakby moja praca, jakby w sensie mój handel, głównie samochodami, jakby na początku wziął się z Mercedesa, nie? Handlowałem starymi Mercedesami, 190, 224 w ogóle. I jakby mechanik... Właśnie, bo ty trochę tak waginiarzem jesteś chyba, twoje początki no w ogóle z motoryzacją. Moje pierwsze auto, którym jeździłem, to był Golf 2, nie? I tak ogólnie dla mnie Volkswagen, te starsze, ogólnie starsze samochody są dla mnie super. Ja nie lubię w ogóle nowych samochodów, nie? To, że kupiłem 370Z, to dlatego, że tak kiedyś moje marzenie i GTR na przykład też, ale jak na przykład, nie wiem, widzę nie, Ferrari, McLareny, to w ogóle nawet nie, wiesz, nie... No ja mam podobnie. Czy stoi Skoda, ja Fabia, czy McLaren, czy coś, to mnie w ogóle nie robi. Nie? Jak otwierasz maskę i widzisz wszystko, nie? Tak, i to jest co innego, nie? I właśnie miałem mechanika, mam mechaników takich dwóch typowych, takich mercedesiarzy, którzy nie robią nic innego. I Mercedes nigdy tak naprawdę nie było sytuacji, żeby się tak uszkodził, żeby na przykład, wiesz, nie jechało to dalej, nie? Wystarczyło na przykład to odpiąć, tam pocudować i działało. I też nieraz byłem świadkiem, że na przykład kupowałem W210 jakąś, właśnie z tym 4.2. Jakbym wtedy pewnie wcześniej wiedział, to bym nie sprzedawał tego po tak śmiesznych pieniądzach. I kupiłem wtedy właśnie W210 i się okazało, że przez 150 tysięcy tam nie był zmieniony olej, nie? Ja mówię, o kurde, nie? No i wiesz, ja ten samochód kupiłem jako uszkodzony teoretycznie, bo mi właściwie powiedział, że tam ubezpieczenie przepadło, przeglądu nie ma, ale to kupię go na części, nie? Ja go przywiozłem, tak ściągnęliśmy miskę, to tak naprawdę nic się nie wylało, tylko został taki budynek. Nagar taki. Tak, i wiesz, i jakby wiesz, oskrobaliśmy to wszystko, wymyliśmy cały ten silnik, chyba z 40 litrów rozpuszczalnika przez ten silnik przeszło. Wlaliśmy olej i ten silnik chodził jak nowy, nie? Ja mówię, a pierdziele, ja mówię, ale ja że wiesz, to było to 4.2 właśnie, tak? Nie, to a, był to, inny, to okay, był inny silnik, okay, nie? Okay. I tak wiesz, i wtedy go sprzedałem znajomemu, on mówi, że w sumie potrzebuje taki samochód, żeby sobie tam blacharkę pouczyć się i ten, mówi, jeszcze może sobie go zostawi i będzie miał 4.2, nie? Więc ten samochód mu sprzedałem i tak sobie już mówię, a pierdziele, nie? Ja mówię, jak to w ogóle działa, wiesz, że tak stare silniki, fały, to działało normalnie, a nikt o to nie dbał, nie? No i w sumie to było tak, że pojechałem po części do Mercedesa i stała taka karoseria, nie? No i widzę, że pod maską jest coś większego niż 1.8, no i pytam się tego kumpla, ja mówię, co tam jest za silnik? Nie, mówię, a ja tam 4.2 V, nie? Mówię, ale skrzyni nie ma ten, nie? Ja mówię, ile za to chcesz, nie? On mówi, no tam jakiś, ty mi tam, jak się ja ci tam wiszę coś pieniądze, ten, to w sumie dopaść mi tam trochę i weź se to, nie? I to w sumie wyszedł mnie cały jakby ten silnik, jakby licząc już mój biznes w tym, no to zapłaciłem za niego 1400 zł, nie? Z autem całym, nie? Z kołami, ze wszystkim, hamulce, duże dwutłoki, nie? No i przywiozłem tak, mówię, kurde, no nie mam planu, nie? A ten silnik nie odpalał, bo w sumie to było, wiesz, bez kable były pościągane, takie wszystkie pierdoły, więc tak naprawdę była tylko buda. Odezwał się Zielik i tak sobie po chwili pomyślałem, że zupełnie przypadkowo, samochód, który kupiłem przypadkowo, bo Alexa kupiłem S200 wracając z HTG i chciałem kupić sobie po prostu gruza i pojechałem do Urbana właśnie z Teamu od nas i kupiłem auto wracając na powrocie. A to był zwykły seryjny S200? Tak, to był zwykły S200 bez żadnego jednomasa, bez niczego. Tam tylko chyba katalizator był wycięty środkowy, był jakiś wydech up speed, jak czegoś. Gwint ESC do driftu, ale też ten gwint w stanie takim, wiadomo. I też za to auto dałem śmieszne pieniądze, nie? Więc co takim seryjnym jest, wiesz, się da się polatać? No wiesz co, jakby... Czy kopaninka już jest? Ja się dziwiłem na początku, bo się tym autem przejechałem, mówię, kurde, coś jest nie tak, nie? I tłumaczyłem sobie to, że pewnie opony już są, kurde, skamieniałe i temu, no ale też, kurde, i kopciły wszystko. Ja mówię, no co, kurde, chodzi, nie? I założyłem, pamiętam, tam tak z dupy, 18 cali, bo mówię, a zobacz, jak to będzie wyglądać, nie? Powinien się przejechać, no i kurde, ja na 18 byłem w stanie jechać, nie? Nie mówię tam, że to, nie wiem, tam umiejętności czy coś, to odkładamy na drugi bok, bardziej chodzi o to, że wiesz, że byłem w stanie tym autem z mega fajnej bomby na przykład się władować i dwuja, wiesz, wstawała, nie? No, a wie, kurde, w sumie damy mu szansę, nie? No i zacząłem właśnie go tam z dupy, wtedy go pomalowałem na różowo, a to też taki po prostu zawsze chciałem mieć różowy samochód. Stwierdziłem, że jakby trzeba też pokazać to, że ma się do siebie jakiś dystans, nie? Że w sumie co to jest, myślisz, że auto? Ale jakieś tam homemade malowanko było. Tak, znaczy, no tak, no wiesz, no bardzo, nie? Znaczy auto było w sumie fajnie pomalowane, bo też tam nieraz już mi się coś malowało, nawet czasami coś fajnie wyszło. A to stwierdziłem, że po prostu, wiesz, no dla beki, nie? Tym bardziej, że Lexus miał być zawsze samochodem, gdzie jak przy dupce gdzieś grzało, no to po prostu nie będzie tego szkoda, nie?
No i wpadł na to, że wiesz, różowy może być śmieszny i okazał się naprawdę fajnym kolorem, bo jakby wiesz, samochód był, wiesz, na każdej focie czy coś, no to każdy wiedział, kto tym autem jedzie, nie? No tak, charakterystycznie. Już. No i potem tak było, że w sumie z braku laku było Sedius. I mówię, chłopakom piszę na grupie, mówię, dobra, ja składam Lexa na Sedius, nie? No i oni mówią, no a na jakim kole będzie jeździć? Na 16, nie? Ja mówię, nie, że ładuje 18, 2 do 5, 40, nie? I oni, kurde, to szkoda, no szkoda twojej roboty, nie? Mówi, bo to kurwa i tak nie pojeździ, nie? Ja mówię, no to zobaczymy, nie? No i pamiętam, przyjechaliśmy na ten, jeszcze ja to auto składałem, no jak każdy przed eventem, nie? Chyba cały tydzień, kurde, wiesz, wózek z tyłu, gumy jakieś, no wszystko, żeby tam wszystko działało. O 6, czy o 4 jakoś wyjeżdżałem z domu, ładowałem samochód o 12 w nocy i coś kapie, nie? I się okazało, że pompa wody się rozwaliła, nie? Ja mówię, no dobra, zobaczymy, nie? No i dzwonię do ziomka, czy ma pompę wody, żeby mi wziął. Mówi, wiesz co? Mówi, mi wije się, kapie już 2 lata. Mówi, to tylko kapie i nie leci. Mówi, tak, że ten, nie? I faktycznie tak w sumie cały czas ta pompa była. Dojechaliśmy na Sedius, wypakowałem furę, a zawsze jestem taki, wiesz, w gorącej wodzie kąpany, nie? Ja tam, ja już chcę jeździć, nie? Tylko zagrzałem go trochę, żeby tam, wiesz, nie było, że od razu rura, nie? No i wiesz, pierwszy zakręt na tej 18, ja mówię, kurde, jedzie, nie? I wiesz, zrobiłem całe kółko, a ja mam takie coś, że ja nigdy nie umiem swoich umiejętności tak gdzieś uczuć, schować, nie? Tylko tak, kurde, nie, wiesz, po dachu tam, nie, ziomka tam szarpie, nie? Ja mówię, kurwa, stary, on jeździ, nie? No i w sumie się długo nie nacieszyłem, bo wjechałem na drugie kółko i uwaliłem dyfer, nie? Od razu na drugim kółku i mówię, kurde, chyba te koła trochę za duże, nie? No to zjechaliśmy, okazało się, że no to, mi... Ile szerokości miały? 10,5. A, no to faktycznie. To no fajne koło, obciążenie. Nie? Tak. I ten, i się okazało, że Miłosz ma do Lexusa dyfer, no to szybko z Mateuszem właśnie z Wrągów żeśmy w pół godziny chyba cały dyfer zmienili, a też fajnie, bo zaspawany był. No i rura, nie? Ja mówię, no to chuj, spróbuję jeszcze raz na te 18, nie? No i w sumie się okazało, że ten dyfer był stary, przemęczony, bo przejeździłem 1,5 dnia, znaczy potem to jeździłem tym autem jeszcze z pół roku. I przejeździliśmy cały event, wstawało to praktycznie na każdej oponie, oprócz od na szersza oponie, nie umiało to wstać na nalewce, to nawet miałem problem, żeby na mokrym wstało, taka nalewa była. Ale ten samochód cały czas upalał, wiesz, ja 2-3, goniłem właśnie Kaspra, czy tam wiesz, ludzi, co mają po 250, nawet po 300 koni. I przeważnie było tak, że ktoś przychodzi i mówi, otwórz tą machę, nie? Mówi, to jest niemożliwe, że jest legenda braku mocy, nie? Mówi, i tak jedzie, nie? Ja mówię, no jest, otwórz se, zobacz. I faktycznie tam nic nie było. Tam nie było lekkiego koła, tam sprzęgło tylko wymienię na nowe. Tam nie było w ogóle dyfra z automata, czyli był normalnie długi. Mm-hmm. I ten samochód naprawdę fajnie jeździł też. Jakby to był taki mój jeden z pierwszych samochodów, gdzie tak czułem ten samochód, że wiesz, każdy zakręt wiedziałem, co się stanie, co się może stać i że można było tym Lexem, bo według mnie taka rada trochę jest, nie? Że jak ktoś jeździ właśnie Lexem, to po prostu nie można jakby jeździć na pół gwizdka. Nie? Musimy cały czas pełną bombę i ją wtedy... Bo jakby VVTi w tym, ta zmienna faza w Lexie od 4000 tam 4,5 zaczyna iść. Jak go będziesz trzymał na tych wysokich obrotach, to on serio, on cały czas, on nie puchnie aż tak, nie? Potem no to jastrząb w sumie był dobrym torem pod te, nie? Damy się jastrząb jest trochę szybkim torem, nie? Więc jakby no. Nie masz tych takich, wiesz, przyhamowań i ten, więc... No już na jakimś wolniejszym, ciaśniejszym torze pewnie byłoby ciężej trochę, nie? No na przykład jak była sekcja właśnie ta jakby tam kartingowa, taka bardziej na tym, no to było tak, że no... Czasami brakowało, ale też potem na przykład jak się guma zagrzała, no to też, kurde, to smażyło, nie? Też fakt nie miałem nic z tyłu, nie? Bo z tyłu był tylko akumulator chyba, więc tyle, no ale ja ogólnie jestem zakochany w tej budzie, nie? To jest z głupoty, z głupiego zakupu za parę tysięcy złotych zrobił się mój sam samochód, w którym chyba będę chciał w jakichś zawodach spróbować wystartować, może zobaczyć, jak to wygląda, a to jest totalnie, wiesz, widziałem się w każdym innym samochodzie, ale nie w tym, nie? Bo to jest twój... Po S15 driftowóz wcześniej nie miałeś nic po drodze. Znaczy, no ja zawsze miałem bębki jakieś, nie? Tu jakieś miałem tam E36 w kupecie. Znaczy, a czemu w ogóle S15 sprzedałeś to białe? Wiesz co, to była taka sytuacja, że kupiłem tą S15 lata temu. To było wolnosące manual. Porobiłem to, pojeździłem tym, wsadziłem tam turbo, tam jest silnik z S14A. I ten samochód cały czas zajebiście jeździł. Tam SR był, tak? Tak, był SR, no. Cały czas ten zajebiście ten samochód jeździł. Potem wpadłem na zajebiście... Ale ty chyba tak na początku go trochę traktowałeś jak taką stensówę, nie? Wiesz co, trzeba sobie też głównie to powiedzieć, że za czasów jak ja tym autem jeszcze dużo jeździłem, to one kosztowały po 35-40 tysięcy. To nie było tak dużo pieniędzy, nie? Teraz jeździsz S15, one jest warta 70-80, nawet do 100. I
tu się lampka zapala, nie? Wiesz, jak wtedy mi błotniki się paliły w S15 przy upalaniu, no to mnie to nie interesowało, a teraz jak coś się dzieje z moim S15, to od razu reaguję, nie? Bo wiesz, że auto ma podwójną wartość, nie? I właśnie pamiętam, że jak była S15, pierwsza wolnosąca, to właśnie jeździłem tam na jakieś dabity, niedabity, eventy, takie ten, a potem stwierdziłem, że w sumie każdy się zawsze śmiał, że kurde, to nie ma turba, nie? Ja mówię, w sumie tak sobie, też zawsze chciałem mieć turbo, tylko zawsze mnie blokowało, wiesz, to, że ja byłem cały czas uczony przez mojego ojca, że wkładanie pieniędzy w tak pasję stricte, to jest trochę, wiesz, wydawanie pieniędzy w błoto, a inwestowanie, czego jestem nauczony jakby od zawsze, że z 5 zł zrobisz 10, a z 10 tysięcy zrobisz nawet czasami i 30-40, to jest tak jakby, wiesz, główna myśl, nie? No a ja wtedy tak sobie stwierdziłem, że w sumie, wiesz, jak zauważyłem, że, wiesz, poznaję fajnych ludzi, to się kręci, to mi się mega podoba, nie? Że dla mnie chciałbym, żeby to kiedyś się stało moim życiem, no stwierdziłem, że dobra, jebać, nie? Wkładamy, nie? No to wsadziłem wtedy tego SR-a, chyba to tam, nie wiem, z 15 tysięcy złotych mi wyszło z silnikiem, ze wszystkim już na gotowo. Fura jeździła rok czasu bez w ogóle problemu, aż padłem na genialny pomysł, że wymienię pompę paliwa na Hinola i spaliło mi świece i wpadłem do silnika, nie? O kurde. I teoretycznie, oprócz tego, że to wpadło, się nic nie stało. Tylko, że była taka temperatura, że chwyciło pierścienie olejowe i, wiesz, że troszkę przytrzymało i ona kopciła, a nie wiedziałem czemu. Wystarczyło płukanki nalać i ten samochód, wiesz, by puściły i by działało, no, a stwierdziłem, że rozbieramy silnik, nie? No jak rozebraliśmy silnik, no to cały remont, tam, wiesz, kometiki, nie kometiki. I tak zazwyczaj się rewizja kończy. Tak, tak. I ja samochód poskładałem cały, S15, w DM Customs. Tam serio, praktycznie, kurde, większość była nowa, zawory, no wszystko co szło praktycznie, to już stwierdziłem, że robię taką topkę, bo też chciałem to upalać, nie? No i potem była taka akcja, że kupiłem Nistuna i też jaja z tym Nistunem były, że Nistuna teraz ciężko dostać w ogóle, nie? Nie chciałem Ecomastera, bo gdzieś tam twierdzę, że Ecomaster i SR to nie do końca współgra, przeważnie słyszałem, że komuś Y-ki wypadają czy coś, nie wiem, może jest kwestia gdzieś nastrojenia, na tym nie wiem, bo nigdy nie miałem, to nie mówię. No i stwierdziłem, że tego Nistuna chcę, nie? Bo wiesz, NS, wszyscy kurde, znaczy NS, Pablos, wszyscy ładowali cały czas na tym, wiesz, na tym Nistunie i te auta, no, do dzisiaj jeżdżą, nie? No i właśnie wtedy zaczęli się... A to jest jakiś komp, który tak normalnie możesz w Polsce kupić, czy trzeba ściągać? No Nistuna możesz kupić na przykład u Katoda, jest u Katoda, tak, u Katoda chyba bezpośrednio na stronie, znaczy to tam nie jest najtańsze, więc nowego się jako tako nie opłaca kupić. No ale możesz kupić gdzieś używkę, tam wiesz, 5-6 stów, nie? I można to przelutować. To jest taka płytka w sumie też, to wylutowujesz do oryginalnego kompa, przelutowujesz potem taki jeden styk, żeby on obieg sobie robił przez Nistuna i można się z nim połączyć, tam stroić, tam wiesz, nie? No i tam potem takie trochę... A, czyli to w sumie nie jest taki stricte komputer zewnętrzny, nie, to tylko jest, to moduł jest, jakby, to tak? Jest jakby taka dodatkowa płytka do tego kompa, nie? On jakby jest pod to przygotowany, nie? Tyle wiem. I właśnie tam był problem, że nie szło się z tym kompem połączyć. Takie tam cuda na kiju, potem wiesz, miałem Datsuna, jeszcze tam kupę samochodów. I jakoś tak stwierdziłem, mówię, kurde, właśnie z moją dziewczyną, ja mówię, w sumie sprzedam, nie? Ja wiem, spróbuję, no jak może sobie ktoś to ogarnie, bo wiedziałem, że to jest jedyny moment, kiedy ten silnik jest nowy. Bo wiedziałem, że jak ja to poskładam, to będę tym będzie upalał i ten silnik za tam pół roku jazdy już nie będzie taki, wiesz, świeży jak był, nie? Ja ją wystawiłem tak z głupot. Po dwóch tygodniach stwierdziłem, że jednak jej nie sprzedaję, bo mi się w ogóle nie opłaca. Usunąłem ją i została tylko na marketplace'ie. No i akurat z marketplace'a napisał właśnie Kuba, no i przyjechał po trzech dniach i kupił, no i tyle, nie? I w sumie, wiesz, myślałem, że mając taką ilość gotówki w ręce, jesteś w stanie, kurde, wiesz, zawładnąć światem i sobie kupić fajnego JDM-a i tak sobie zostałem przy stole z plikiem pieniędzy i sobie mówię, nic nie ma. To nie są te czasy, wiesz, nie, w ogóle nie przebadałem rynku, nie? Za tam okolice tak szukałem do 80 tysięcy samochodu, nie było nic. Teoretycznie, znaczy no wiadomo, tam mogłeś kupić za 60, ale na przykład miałem do kupienia R32, który nie był zbytnio moim takim jakby nigdy marzeniem, mega. Ale kurde, dać tyle kasy za samochód, którego się nie do końca chcę, to jest bez sensu, nie? I wpadłem na pomysł, że dobra, inwestuję to, nie? Sprzedałem to, zainwestuję, kiedyś se kupię może za to, nie wiem, GTR-a, kiedyś mnie będzie stać, nie? No i akurat dzwoni do mnie znajomy, Konrad, i mówi, ty, mówi, bo tak widzę, szukasz, nie? Mówi, ja mam moją S15 z airbagiem, jak chcesz konkretnie, to tyle i tyle, nie? Ja mówię, kurde, dalej dużo, nie? Ja mówię, a jakbyś sobie powyciągał to ile, nie? On, to ci zaraz dzwoni, nie? No i on odzwania i mówi, tyle i tyle. Ja mówię, to wiesz co, ja mówię, to ja już jestem w aucie, nie? I ja pojechałem tam, jak ją zobaczyłem, ja mówię, kurde, no to jest to, co, wiesz...
co chciałem. Ale jej nie kupiłeś z przeznaczeniem tak driftowania w jakichś eventach, tak, czy coś? Na początku tak. Początku jak ją kupiłem, mówię, bo ja sobie body z mojej białej zostawiłem, klatkę sobie zostawiłem, baszbary, wszystko sobie pozostawiałem, więc mówię, kurde, fajnie, nie? Przełożę. To miałeś jakieś seryjne zderzaki od białej też? Nie, ja to sprzedałem bez zderzaków. Okay. Bez zderzaków na oryginalnych belkach takich tych, nie? I mówię, dobra, piszę jeszcze chłopakom, nie, wiesz, zajebiście, nie, wiem, będę airbagiem smażył, a ten silnik naprawdę dobrze chodzi, nie chcę zapeszać, chodzi na razie zajebiście, no i tak, wiesz, sobie mówię, a to będę sobie tym smażył, nie, no ale tak, kurde, wiesz, jedna osoba zobaczyła to auto, drugi mówi, tak, też trochę, kurde, szkoda, nie, mówi, to już jest takie auto, że no teoretycznie teraz wycenia wartość tego auta, jakby ktoś chciał kupić, no to te 120 tysięcy, 110, to jest takie, myślę, że minimum, chociaż miałem klienta za 90 teraz, i powiedziałem mu tak z przypadku 90 i on mówi, że no dobra, nie? Ja mówię, nie, ja mówię, kurde, nie, nie, ja mówię, ja to muszę przemyśleć jeszcze, nie? On mówi, kurde, szukam właśnie, a 9 dych spoko cena. Ja mówię, nie, no tak no może być. No bo w sumie 9 dych to jest spoko cena teraz, teoretycznie, nie? Jakby nie patrząc, jeszcze że wolnosaka w manualu czy w automacie kupuję za okolice 55-65, a tu masz Emu Blacka, masz nowy gwint HSD, jest airbag Det Neo, więc wiesz, dużo, dużo fajnych rzeczy. A ty umalowałeś ten niebieski kolor? Nie, ona była oklejona. A, okej. Okay. Taką bardzo jasną folią niebieską. Ja to ściągłem, jeszcze się okazało, że jak ściągaliśmy folię, to nie wiem tam kto, nie będę tam nikogo winiał, no czy tam ktoś kto zakładał, czy ktoś ściągał, nie wiem, i zeszło tyle lakieru z dachu, nie? Ja mówię, kurde, ona była cała w oglanym kolorze, była malowana tylko klapa z tyłu, bagaja i chyba ćwiara lewa, bo Konradowi ktoś dojechał we Wrocławiu do dupy i tam lampa poszła takie te, tylko jakby ta dupa była malowana, ale całe auto było jeszcze w oryginale, tym bardziej, że to auto sam kiedyś sprowadzałem z Japonii, nie? Bo jakbyśmy, jak się ja... Jak byliśmy w porcie, no to tamte auto widzieliśmy, jak ja odbierałem nasze samochody, to ta S15 tam stała, nie? Jak się taka, wiesz, taka miłość kiedyś już była i wróciła, nie? No i tak sobie pomyślałem, że w sumie szkoda mi tej S15, nie? Że takie właśnie fajne, takie street daily można poupalać, bo upalam ten cały gaz praktycznie, ale tak żeby... dostać w ćwiarę S15, to... Ale żeby właśnie na przykład, wiesz, tym bardziej, że bardzo znam swój styl jazdy, nie? Czyli ja, jak na przykład S15 białym byłem na evencie pierwszym, driftingowym, to kisowałem już na pierwszym w ogóle okrążeniu, nie? I tak Damian właśnie z Wrągów jedzie, mówi, ty jesteś chory, nie? Mówi, stary, mówi, to jest S15, chyba jest S15, ja wiem, mały i dobry fan, nie? I właśnie wiem, jak jeżdżę, nie? Lexus też po evencie jednym wyglądał, no, jakby po nim człowiek przejechał, nie? Więc mówię, kurde, chyba wolę mieć ładne auto w garażu, przejechać nim, poupalę jakieś streeto, jakiś nagrać film driftingowy gdzieś tam po mieście, ale nie do końca, żeby to było fura na eventy, gdzie myślę, że i tak będę brał ją na eventy i po prostu gdzieś tam, wiesz, jak będzie przez to jakiś na torze, to sobie wywiadę ją na chwilę, porobię sobie jakieś foty, pojeżdżę sobie tak dla zabawy, żeby po prostu, wiesz, też jakby mieć te dwa auta na evencie swoje, tam może trzy kiedyś, nie wiem. No, także to tak wygląda, że myślę, że no zajebiste auto ogólnie, nie? No dobra, bo tak przeskoczyliśmy z tego, z tematu Lexusa jeszcze. Trochę ta. ile ci tam wyszło mocy tej fałce teraz, jak, bo Zielik widziałem, że dzisiaj już tam chyba skończył robotę. No, Zielik ogólnie coraz więcej chce tym jeździć, nie? On dzisiaj, właśnie jak tu jaśmy, to Zielik mi napisał, że fura jest już gotowa. Z co mocy nie wiem, bo to na kable teraz jedzie do Arciego, więc... A, czyli nie był strojony jeszcze? Jeszcze nie, jeszcze. Także to jest w ogóle na ogólnym sterowniku, nie? A. To nie jest na żadnym EcoMasterze, na niczym, bo po prostu się dowiedziałem, że można to ominąć. Tak, i chłopaki z PowerRide'a gdzieś tam to wysłali, ktoś tam to przerobił, usunął, wgrali jakąś mapę, coś ten, no nie wiem, no seria ma chyba tam 278 koni i 400, kurde, chyba 10 czy 30 newta, więc zobaczymy, co z tego będzie, nie? No ale już jeździłem tym autem ostatnio, jakbyśmy wzięli K, też fajny melanż, to powiem ci, że no fakt faktem opony, takie jakieś tam śmietniki, w sensie śmietniki, no to były Westlake'i, ale już takie, wiesz... Były po Pawle Groszu, więc już takie już trochę przejeżdżone, bo po prostu kupiłem takie koła. No to na 2.65 chyba, czy na 2.85, no to truja na ciepłym oponie wstała, nie? Tak w ogóle na placu, tak dla jaj, nie? A tam skrzynia z BMW jakaś tam była, jest skrzynia sześciobiegowa z BMW, no. Więc jak będzie 260-70 koni, to jest mega fajnie, nie? Takim autem fale, gdzie masz dół i górę, to jest mega przyjemna jazda, tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Nie jeździłem nigdy tak jeszcze fałą, wiesz, konkretnie, ale widziałem Zielika na przykład jeździ. I jak oglądałem sobie Zielika filmy,
A Zielik jest taki, wiesz, mały, narwany na tą kierunek. A Zielik agresyw jeździ. Agresyw mega, to jest właśnie to, co najbardziej jakby w tym pociągu, nie? Mówię, kurde, i ten jego dźwięk, nie? Tej fały, nie? To właśnie, ona jest tam, moja fała jest tak głośna ogólnie, że myślę, że gdziekolwiek tym wyjadę, to na pewno ktoś będzie słyszał, bo Zielik mówi, robimy to po mojemu. Ja mówię, jak robimy po twojemu, to znaczy tak byśmy to też robili po mojemu, nie? Bo tam na dwururze zrobiliście, nie? Mamy z dwurura i nie ma tu miłków nic, nie? Jest tylko na końcu taka dwie basowe puszki są z jednej, z drugiej strony i nie ma kompletnie nic. Także no jest konkretnie. A wizualnie z zewnątrz jakiegoś Benika zakładasz? Mam już body, nie chcę na razie mówić, bo body już leży, czeka na czwórę. Będzie cała pocięta, cały pocięty będzie Lexus, nawet z tylnymi ćwiarami, ze wszystkim będzie cały. A czy jakieś poszerzenia też wiadomo, będzie, tak? Będą poszerzenia, przednie błotniki, nakładki na drzwi w ogóle i to nie jest takie, co się miał Zielik. Jest to taki jakby pomysł, który wpadł ostatnio tak jakby z inicjatywy mojego dobrego, naszego dobrego znajomego i mówię, kurde, to jest dobry pomysł, nie? I to jest kolejna inwestycja, kolejny, wiesz, krok w przód, że wiem, że jak odbiorę ten auto, pewnie nagram z nim jakiś film na YouTube, że go odebrałem, przejechałem się ten i potem chcę zrobić ciszę totalną i jak już fura będzie na kole, konkretnie spasowana, pomalowana, bo kolor też oczywiście będzie inny. A kółko też jakieś masz? Koło już mam. Sidowski shop, sklep, który mnie mega gdzieś tam też wspiera w tym wszystkim. Praktycznie cały czas gdzieś tam jakieś mam. Czy jakiś monobloczek będzie? Tak, to jest monoblok z rantem, taki w sumie, wiesz, żadna skończona. To jest North, te 59 Northy, czy tam, wiesz, jak to tam kto nazywa. Gdzieś, nie, 4x11 cali szerokie, ET chyba 15. Ale 8 nachy. 8 nachy, no także jest... Jest szeroko. Mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądało. Mam tam parę jeszcze kół, więc zawsze te koła będą już... Staram się już tak rozwijać w tą stronę, żeby jakby już nigdy nie mieć tego problemu, żeby mieć, wiesz, tyle dystansu i, wiesz, jakieś koła śmieszne. Tylko żeby raczej ten poziom nawet na tych zdjęciach już był taki, że to koło zawsze z tyłu jest już takie normalne, nie? A nie, że potem, wiesz, koniec eventu i ktoś na stalówce śmiga, nie? Bo to już jest takie... To już, no tak, no. To już nie te czasy, wydaje mi się po prostu, nie? Że już w te koło bardzo warto jest zainwestować, nie? No to zmienia, wiesz, wizualnie auto mocno, nie? Jak tak, no to bardziej, wiesz, już jakaś alufelunia, no dobra, no, no to jest to różnica. Jest, no. Wiesz, no też zależy od auta, nie? Do BMW-ki jesteś w stanie coś zrobić. Do Lexa, kurde, no to jest wszystko takie, wiesz, no nie ma w zasadzie co, nie? Stal średnio, więc trzeba inwestować, nie? A mam możliwość... Chciałbym w ogóle, właśnie S15. Ale mózgi Jacek wszystkie wykupili. Nie? No właśnie dzisiaj byłem mózga, więc może tam byś mi kopsnął. On... Ja mega szanuję, to jest, wiesz, jednak poziom, który sam... No nie mają Jacek z mózgiem razem tych kompletów. Ja dzisiaj wszedłem do mózga na plac, to ręce opadają, nie? No to jest, wiesz, Kuba też, wiesz, no Kuba ma to, że dla niego też ta auta to jest totalnie wszystko jakby, nie? Więc to jest dla mnie też takie zajebiste, że nie ma tego i tego, tylko głównie z fury i tak też na przykład teraz robi body do tej Emy. Majkiego. No to dla mnie to jest stary mega podziw, na przykład, że on tam siedzi w tym garażu, rzeźbi te body. No a to nie? Jest dubanina, nie? Już ile czasu, nie? Jak ja padam, byliśmy na melanżu Muska w zeszłym roku, w czerwcu chyba, jakoś tak, to już wtedy robił. Jest maj za chwilę kolejnego roku i dzisiaj jak już tam przyjechaliśmy, to wyszedł w masce, wiesz, zaszlifowany, bo robi dalej te body, nie? Także... No i chyba mają plan, żeby na ultrace w tym roku chyba to zrobić. No, Kuba coś tam gada, że w maju chyba to chce skończyć, ale może być jakiś poślizg, nie? Ale... A ty kiedy chcesz wyjechać ISM takim skończonym? Wiesz co, next level? Właśnie, no jest problem, bo jako wrągi nie jadą. Nie zdążymy po prostu, wiesz, tego zrobić, gdzie deadline mieliśmy na początek kwietnia, już się troszkę przyciągło, więc chciałbym mega jechać na next level, bo jeszcze gadałem z Kasprem wczoraj i w ogóle, żeśmy się tam buzowali, nie mówi, dawaj, dasz radę, no ale tak sobie też pomyślałem, kurde, że wiesz, no jakby nie patrząc, wiesz, to budowanie takiego auta, nie jednego, bo jakby, nie wiem, też widziałeś, ja cały czas robię jakieś auta, nie? Robię Lexa, to jeszcze robię po drodze zupełnie inne samochody. I to jest siano też, nie? Jednak, wiesz, to nie jest gra na kody, że wpisujesz i tego nie brakuje. I już na przykład... Ale ty gdzieś tam robisz i obracasz w sumie tymi autami, nie? No cały tak, czas. Wiesz, no dla mnie jakby te samochody całe życie, nie? Ja nie mam tak samo, wiesz, nie mam nic innego, jakby nie zajmuję się niczym innym. W sumie tylko YouTube i handel autami, tak?
To jest, ja robię praktycznie wszystko, co jest z autami związane. Mam jakby, wiesz, też dużo klientów, którzy chcą coś przy tych autach zrobić, to to robię, jak nie robię ja, to załatwiam, że ktoś to robi, włożę, mam lawetę, więc te auta włożę, komuś kupuję, jak na przykład ty chciałbyś kupić samochód, to ja ci jestem w stanie go tam do jakiegoś czasu załatwić i to jest takie, wiesz, coś, że teoretycznie sobie mówisz, no handel, nie? Ale wstajesz o godzinie 9, 10 i o 12 wracasz, kładziesz się i ten, nie? Dlatego YouTube był dla mnie dużym problemem, bo jakby ten YouTube gdzieś tam zaczął przynosić... Czasu zabiera też trochę, tak, no. Musisz sobie oddzielić trochę to, że wiesz, jest praca i musisz robić ten YouTube, znaczy musisz, no chcesz robić ten YouTube, nie? No i teraz tak, masz kamerę, masz też pracę. Robienie czegoś, nagrywanie czegoś w trakcie pracy, składania innego auta czy coś, także jest mega ciężkie, bo robisz wszystko razy dwa i w dodatku nie jesteś w stanie się na wszystkim skupić, nie? Czyli mówię już, kurde, to już nie sprawia mi to przyjemności, bo wiesz, bo ja wiem, muszę wymyślić co innego. I stwierdziłem po prostu jakiś czas temu, że oddzielam to totalnie pracę od tego i mam takie na przykład coś, że przez tydzień zajmuję się tylko filmami na przykład i staram się to ogarniać, a potem mam na przykład tak, że w ogóle nie myślę o YouTubie ani o niczym, tylko robię, wiesz, firmowe rzeczy. No tak, bo sam montaż trochę zarobię, wszystko, to trochę jest też czas. Tak, nie? Tak, tak. Trochę zarobię, składam se i potem znowu tylko YouTube. A też ten YouTube powoli gdzieś tam jakieś finanse zaczyna przynosić, więc ogólnie fajnie by było kiedyś, wiesz, z tego też jakoś tam się utrzymywać. No ale jakby te samochody, handel to jest moje takie, wiesz, to jest, kurde, na tym żyję, nie? Ja nic innego nie widzę się w niczym innym, nie? Zresztą to było moim marzeniem, żeby nigdy nie narzekać, że się idzie w poniedziałek do pracy. No i fajnie, że wiesz, w tak młodym wieku udało mi się to ogarnąć i w sumie... No jesteś niezależny, no? Tak, no masz swoją firmę, mieszkasz sam w swoim domu i to jest takie, że wiesz, kurde, wychodzisz na plac i robisz, nie? I to było zawsze takie, że wow, nie? A na ten YouTube masz jakiś plan, żeby to jakoś rozwinąć bardziej, czy no, raczej chcesz to utrzymać w tak takiej wersji, jak teraz jest, że... Sprawdzam, takie... cały czas, wiesz, macam, testuję, bo jakby YouTube jest teraz przepełniony wszystkim. Od naprawdę mega dużego gówna, co ktoś robi, do rzeczy naprawdę fajnych, a najczęściej pewnie wiesz, jak to jest, że rzeczy, które są zajebiste... To ich nie widać, bo tego nikt nie ogląda. A to jest taki głupi przykład na przykład, nie? Nagrywam film i mam takie coś, że sobie sprawdzam, jak ten film idzie, nie? Jeśli na przykład dodam film o 10 w niedzielę, to sprawdzam, ile mi nabije do 12 w nocy, nie? No tak mi nabije 20 tysięcy przez te 14 godzin, no mówię tak, a okej, nie? A film, co nagrywałem teraz Sebą, co spaliło mu się auto, to nabił 20 tysięcy w 6 godzin, nie? Czyli o połowę czasu skrócił. Ludzie lubią, bo się coś stało, nie? Dramę lubią. Tak, i ja tak myślę, Jezu, jakie to jest smutne, nie? Jakby no. jakbym nagrał film, że on kupił sobie zajebisty nowy samochód marzeń, to pewnie by to ktoś zobaczył, ale bez szału, nie? Ale że się komuś coś spaliło. Właśnie to jest to, czego ja nie lubię, nie? Że jak chcesz robić coś fajnego, co ci mega sprawia przyjemność, to nie do końca ta oglądalność będzie duża, ale mi jakby na tym nie zależy zbytnio, bo jakby wiesz, no. Robiąc coś, co oglądają też twoi znajomi, których zdanie szanujesz, to jest fajne, bo jakby wiesz, to jest taki twój ten pułap, który osiągasz i sobie myślisz, dobra, nagrywam coś, co i tak już jest takie, wiesz, jakby kiedyś to było śmieszne, teraz już jest takie, wiesz, normalne, ale dalej się z tym kumplem mogę napić wódki, piwa i on mi nigdy powie, kurde, no zmieniłeś się, robisz takie gówno stary, że się tego nie da oglądać, nie? Więc wolę mieć dużo mniejszą jakby oglądalność, ale taką, wiesz, bardziej... Ale być sobą. Tak, być sobą, nie udawać, że tam wiesz, nie wiem, Jezu, kurde, nie, co tam na tych filmach się dzieje, nie? A jak jesteśmy przy temacie dramki? No, ja tak o tym myślałem, że to nastanie, aż się napiję, bo jest co rozmawiać. Jak tam toczy się, czy się potoczyła ta historia z Zetką? Zetka. To jest właśnie, czy w ogóle ta historia jakoś spowodowała, że miałeś spadek widzów, wiesz co, czy, na pewno, czy wręcz odwrotnie? Na pewno strasznie to zadziałało mi na łeb, nie? Kosmicznie, bo jakby wiesz, ja mam sprzedany samochód, to jest dla mnie wiesz, tak proste, że ja, to jest, no wiesz, tak jakbym ci chciał przegadać, że to wcale nie jest szary kolor, nie? Dlatego ja byłem załamany tym, że można tak łatwo zmanipulować szybko tak dużą ilość osób, nie? Chłop przyjeżdża, ogląda samochód, tego się nie da nie zauważyć. To jest tak, byś powiedział, że tu nie leży kubek. No przecież każdy go widzi, nie? Mówię mu, że to właśnie ten kit pęka, że to jest całe to wycięcia i wiesz, i chłop mówi, że
on ma plan, bo on właśnie chce pokazać na YouTubie, że nie ma się co bać kupować samochodów z Ameryki, nie? Że to się da naprawiać. Mówię, no to zajebiście, no to w sumie faktycznie cena śmieszna. A bo to była Ameryka. To była Ameryka, no. To w sumie jak masz od razu jak dwa razy dwa, że to jest po wypadek. Dokładnie, tym bardziej, że wiesz, są car verticale, różne rzeczy i też mógł sobie to sprawdzić. Ja mu tego nie będę płacił, ale wiesz, ja mu mówiłem, że auto jest mega jebane. Dlatego też cena jest jaka jest, bo też ja tam kluczyki pogubiłem i w ogóle, nie? I minęło rok, przeszło rok. I on mi stary po tym roku, gdzie nagrywał masę filmów, nie? Że na hamowni fajnie wyszło, nie? Bo tam... No właśnie, tam i kupcia chyba też to jest, byli coś no, z motorem. Dlatego tam, dla mnie, ja tak na początku się tym przejęłem, a potem się zacząłem z tego śmiać, nie? Bo dla mnie to jest największe poniżenie, bo jakie można sobie wymarzyć w życiu, żeby takie coś zrobić, nie? Bo faktycznie na chwilę to wszystko u niego poszło tak i poszło tak, nie? I on napisał do mnie gdzieś tam po roku, że on ma już tego dosyć, że on nie wiedział, że składanie auta jest takie ciężkie i w ogóle, i że on nie ma kasy. Ja mówię, no dobra, no to co za problem, nie? To jest twój problem, no przecież, wiesz, ja dużo młodszy, jakby, wiesz, ziomek, mam jakieś zaplecze za sobą złożonych fur, wiem, z czym to się je. I tu chłop, wiesz, gdzieś tam mi mówi, że on już nie ma siana i ten, nie? Ja sobie myślę, a pierdziele, nie? I wyjebane, nie? Bo tam w ogóle to auto to było przeznaczone, żeby dać widzom, tak? No czy wiesz, mnie to tak to jakieś tam chyba była jakaś takie tam, tak miało być opcja. I dalej żadnego auta nigdzie nie. Bo oni kupili drugą zetkę w ogóle jeszcze, nie? I dalej gdzieś tam, nie wiem, ja tam wiesz, nie oglądam tego zbytnio, nawet nie wiem, ja tylko wiem co mi ktoś tam mówi, że beka ogólnie mega, nie? No i on nam napisał, że ta ciara, nie, że tak to nie miało wyglądać i jakieś takie wiesz, lamenty płacze i ja mówię, no ale stary, nie? Mówię, przecież kurwa no byłeś, oglądałeś, nie? I potem właśnie była taka akcja, że on wkleił jakieś tam posty, nie? Znaczy jakieś tam screeny, nie? Że ja napisałem, że wiem co mam i w ogóle, nie? A to chodziło tylko o to, że on pytał się, bo tam ja zgubiłem kluczyki i to auto nie odpalało. Tam rok to auto stało i nie odpalało. Jak już odpaliło, to nic nie działało. I ja to dałem do elektronika. U tego elektronika to stało, gdzie on właśnie przyjął i auto było całe rozebrane. Wiesz, bez deski tam wszystko było bardzo dobrze widać. I wiesz, on mówi, no, że czy to wszystko będzie działać. Ja tam właśnie taką wstawkę, która latała grubo po internecie, ja napisałem, wiem co mam, nie ma się co przejmować, nie? A to nie chodziło o cały kształt samochodu, tylko o to, że po prostu wiem, co już jest zrobione z tej elektroniki i wiem, że to auto już będzie działać normalnie, nie? No wiesz, tak działa no, internet. I potem był płacz, lament, wszystko, no i właśnie, wiesz, no trochę mnie to przydusiło, bo wiadomo, ilość, wiesz, no pomyśl sobie, że na jedną osobę spada hejt paru set tysięcy ludzi, nie? To nawet raz było tak, że ja byłem w domu z, no w sumie sam był jeszcze, był taki moment, że się z laską rozstałem, to wszystko było takim, wiesz, takim mega kumulacją, że ja już mówię, wyjebane, nie? Już niech się dzieje, nie? I trzecia w nocy ktoś ci rykszy pod domem, mazak ty chuju, coś tam oddawaj pieniądze, nie? Naprawdę, tak? I sobie myślę, no jest grubo, nie? I mega właśnie w Ronkru też, wiesz, jako ziomy, bo też mega było to pocieszające, że wiesz, Karsłak, znajomi tacy właśnie, którzy wiem, że ich zdanie się właśnie powinno liczyć, pisali mi, stary, nie przejmuj się, nie? Mówi, to, co się wydarzyło, mówi, to jest kurwa tylko głupota jego, mówi, ty totalnie, mówi, się tym nie przejmuj, nie? Bo wiemy, jak to wygląda. I faktycznie przez ten tydzień, dwa było mega ciężko, nie? Tak w sumie nie polecam nikomu czegoś takiego, nie? Bo to najgorsze jest to, że wiesz, gdybym był inny jakkolwiek, mówię, sorry, kurde, ten, nie mam problemu z wypłacalnością do gotówki, żeby odkupić na samochód za te pieniądze, tym bardziej, że jakby nie patrzeć i body i wszystko, to bym tam wsadził V8 czy coś i bym sobie to upalał, nie? I wiesz, i tak sobie potem myślę, wie, kurde, no przejmować się, czy nie przejmować, czy co robić, nie? A wie, wyjebane, niech się dzieje. No i minęło chyba na pół roku i przyszedł jakiś list pierwszy do sądu, że właśnie ten, nie, żebym oddał pieniądze, tam 18 tysięcy. I ogólnie też tam były takie głupoty napisane w tych pismach, że tego nie dało się czytać, nie? Ja wziąłem sobie prawnika, też takiego ziomka, co też tam autami jeździ. Ja mu to wysłałem, mówi, stary, nie odpisuj, mówi, bo to jest, mówi, jakaś sterta, mówi, głupot, nie? No i tak, wiesz, pismo, żadnych konkretów i umarło to chyba wszystko już tak w listopadzie zeszłego roku, nie? Czy nawet wcześniej, chyba w październiku jakoś. No, już nic, nie? Gdzie czekałem na tą rozprawę? Ja byłem mega ogólnie najarany, nie? Ja wie, zajebiście, nie? Ja nawet dzwonię do sądu teraz w styczniu, żeby się zapytać, czy na moje nazwisko nie ma na ten rok, może jakieś rozprawy, nie? No ale nie ma. I sobie myślę, no zajebiście, nie? Chciałbym iść do tego sądu i chciałbym w ogóle, wiesz, jakby oficjalnie o tym porozmawiać, bo ja z tym człowiekiem od momentu sprzedaży jakby, wiesz, nie rozmawiam normalnie, nie? Także, no, tak się, według mnie tak się skończyło, no, sprawa się rozjechała. Troszkę, wiesz, no dziwię się, bo szkoda jego czasu i wszystkiego, no ale tam, wiesz, jakieś tam wyświetlenia to zrobiło, nie? Więc, no,
No wiesz, wiadomo, jak działają na YouTubie takie opcje. No wiesz, dwa, trzy filmy poszły i mu widziałem tam fajnie. Potem tak jakoś tak już ludzie mieli ogólnie tego taki przesyt, nie? Ileż można tym żyć, tak, nie? No. To jest takie, wiesz, no kurde, dużo. Ja tam chyba jeden obejrzałem jakiś ten filmik, jak tam siedział w garażu i no, ja coś tam każdy tłumaczył. No domyślam się. No także no, śmieszna sytuacja, ale... Znaczy mnie osobiście jakoś tam ten temat zbytnio nie interesował, no bo to jest... No co, życie, tak? Wiesz, to teoretycznie, no... Wiesz, myślę, że takich sytuacji na co dzień jest tak, no, mnóstwo, tym bardziej, wiesz, to był taki temat faktycznie, że tak sobie myślę, wie, ja pierdzielę, no przecież... No, nawet się nie... Ja, wiesz, do rodziców pojechałem, nie, siedzę u rodziców, nie, mówię, co mam zrobić, ja wiem, bo już nie wiem, nie? I jak to mój tata zawsze, wyjebane, nie? Mówi, czy ty jesteś winny, nie? Ja mówię, no nie. Mówi, no to czym ty się, debilu, przejmujesz? No i tak mówię, w sumie... Faktycznie, nie? No tam po miesiącu już ten, już tak na chwilę w sumie. Ale też, wiesz, gdyby nie ziomki, gdyby nie Wronkru, że przyjeżdżali, że ten, no to pewnie byłoby już dużo gorzej, nie? No ale jak to ziomy, nie? Dawaj, flachę robimy, nie? No i tak za chwilę już nie, no już nawet o tym nie myślałeś, nie? Także zawsze to właśnie, to też jest fajne, że jak masz tych ziomów, na których możesz liczyć, to właśnie nawet takiej, wiesz, mega ciulatej sytuacji, to oni są, dawaj, flachę tam otwieramy, przestań, nie? Ten, to bardziej, wiesz, miałem Datsuna i w ogóle zawsze było co robić, nie? No, także tak się sytuacja potoczyła. A Datsuna to ściągałeś z Japonii tak? Nie, ja Datsuna już kupiłem tutaj. To jest tak w sumie takie marzenie mojej narzeczonej było i w ogóle i tak w sumie mówię, kurde. Bo jego projekty kupiłeś od ciebie, tak? Tak. Ja go kupiłem, bo zawsze chciałem mieć tego Datsuna i to była taka śmieszna historia, że kupiłem R34 w Japonii, ale tam jakieś się coś przedłużało. A chciałem jakieś auto mieć, nie? I właśnie szukałem Datsuna i taki tam ziomek napisał, że ma, nie, w Krakowie. To przyjedź zobaczyć. No wiesz, no... Tam chyba gdzieś na Pomorzu jest taki duży warsztat, który... No Datsun Europe, nie? No. To jest właśnie jakby przez niego też dużo mi jakby było łatwiej to auto złożyć, bo jak mi coś nie odpalało, to mi to wysyła. Jak jest z dostępnością części do tego? No musisz kupić od tej właśnie jednej osoby z nadworza, nie? Okej. Okay. Datsun Europe to jest jedyna jakby, wiesz, baza tych części. Możesz szukać na własną rękę, no ale nigdy nie wiesz, czy będą działać. A u niego jednak jest ten plus, że dzwonisz, mówisz, co chcesz i on... Ale jak w Polsce na Eliksie szukasz jakiejś części, jesteś do znalezienia, czy kompletnie zero? Patrzę kiedyś, bo tak patrzę sobie ogólnie, nie? Często, no to tam kurde, no... Drzwi raz były w takim stanie, że no nie wiem, co byś chciał z nimi zrobić. Jakaś tam deska była raz, no są tam jakieś rzeczy, ale tak wiesz, to tak raczej nie są rzeczy, które chciałbyś kupić do samochodu, żeby fajnie wyglądało. To są takie rzeczy, gdzieś tam ktoś miał z odzysku, takie wiesz, już praktycznie. W przypadku pewnie też czasami. W przypadku, a ceny są, wiesz, wywindowane do góry, więc nawet dużo bardziej opłaca kupić z Datsun Europe, niż kombinować na własną rękę, jeszcze nigdy nie wiadomo, czy to działa. No tak. Także, no wiadomo, na jaki samochód taki ten, nie? Dużo mnie to nauczyło ogólnie. Bo... A tam motor był normalnie seryjny z tego to auta, była seria, tak? Automat, wszystko, klima działało. To jakoś musiałeś to reanimować, czy on był normalnie na chodzie? Ja to kupiłem na chodzie, ale w momencie jak przyjechałem, nie odpalał. No i tam ogólnie byłem zapewniany, że pompa paliwa chyba, czy coś. Okazało się, że... Półtorej miesiąca tam robiłem, żeby odpaliło. Okazało... No, ale on tam w sumie wizualnie trochę wyglądał jak z rzeki, nie? Wiesz co, on był zjedzony przez słońce. On był totalnie pozbawiony klaru wszystkiego i jakby takie listerki na... Czyli tam wystał swoje. No swoje tam postał chyba, myślę, nie? Także no on był taki, wiesz, patrząc na to blacharsko, był fajny, bo był suchy, tylko że patrząc na to, że było słońce, no to była tragedia. No i tam w sumie jako tako chyba nic mu nie było, bo no oprócz tego, że silnikowo była kapa, bo nie odpalał i nie jeździł, no to potem jak sobie, wiesz, odpalił, tam problemy były z wiązką, się okazało. Jaki tam jest motor w ogóle? Tam jest 2.8. 2.8? No 280Z, L28, to jest rzędowa szucha. To jakoś dobrze to jeździ? Jak na te lat, na pewno fajnie chodzi. To jest, wiesz, taki dźwięk starej rzędowej szóstki jest dużo, dużo lepszy niż jakby tych nowszych, których w ogóle nie słychać. I no tam był minus, że to było w automacie i wiesz, ta skrzynia stara, no to był minus, bo ona te biegi zmienia jakby nie chciała. Ale silnik sam w sobie był fajny, moc, kurde, nie pamiętam ile to ma, 175 koni chyba, 100, jakoś tam, 100, koło 170-160, ale skrzynia zabita przez ząb czasu, już też jak tak te biegi zmienia średnio, no to... Co nie kusiło ci, żeby tam jakiś manual włożyć? Pieniądze bardziej. Za dużo rzeźba pewnie, no? Pieniądze bardziej. To już ja troszkę wsadziłem w ten samochód
i bardziej, wiesz, chodziło o to, że masz furę, która jeździ, odpala, ale jakaś tam tuleja, wahacz, cokolwiek, drążek, tego nie ma, nie? Tego nikt nie ma, tego nie kupisz, a tak tu luz, tu coś tam i albo trzeba było to rzeźbić, albo coś, i ja mówię, nie, to jest bez sensu, nie? A projekty coś robią z tym autem? Czy takie... No projekty mega. Projekty. Tak? Paweł w momencie zakupu już miał zamówione do niego całe BC Racing, zawieszenie. Bo co ty tam zrobiłeś, cięcie spręży? Nie, ja tam zrobiłem takie coś, że tam są takie w ogóle śmieszne wkłady amortyzatorów. Aha. Ja to porozcinałem, wspawałem tam takie mocowania z Mini Coopera jakby, bo tam w Mini Cooperze tak ściąga amor, i zrobiłem wkłady normalnie wkładane, nie? Tylko że no to było tak zrobione, no tak, że było obniżone. Raczej na tor bym się takim zawieszeniem wybrał, ale auto miało ogólnie u mnie taki plan, żeby jeździło sobie gdzieś tam koło domu czy coś. Ja tym autem nigdy gdzieś tam daleko nie jechałem, a Bednar tym autem jeździ. No, ale chyba miło wyjść z kawką przed dom i sobie zobaczyć Datsuna. No, jeden z piękniejszych aut chyba, jakie miałem, jakie kiedykolwiek chciałem mieć. Wsiadałem do tego auta, właśnie pamiętam taki moment, jak z pierwsza z Klaudią siadłem z moją narzeczoną do auta i to było jej marzenie głównie, bo ja chciałem Skaja, a ona chciała Datsuna. Ja wiem, a w sumie dobra, nie? Dopłacimy, no bo faktycznie trzeba było trochę dopłacić, bo taka, wiesz, karoseria, jak ja to kupię. Jest fanką Vanguard Midnight? Wiesz co, nie, ona bardziej, wiesz, ona bardziej zobaczyła go i mówi, Jezu, ale piękny, nie? A wiesz, no dziewczynie, no nie powiesz jej tam co, ona, piękny to piękny. A ja się cieszyłem, bo wiesz, jakby zawsze było moim, inaczej, nigdy bym nie chciał takiej kargl typowej, ale bardziej to, że fajnie, że moja dziewczyna jakieś auto się jej podoba, nie? No i kupiłem to, no i właśnie po, wiesz, tam kurde paru miechach, gdzie naprawdę ja siedziałem w garażu dzień, noc, żeby to złożyć, i przychodzę do domu, mi się chodzi, idziemy się przejechać, zarejestrowałem wszystko, jedziemy, nie? Oczywiście się zjebał, nie, po 15 minutach i musiałem je ciść na ten, także ta śmieszna historia, pompa paliwa zasała syfu z baku i się zacisło. I ogólnie ona ma ze mną bardzo ciekawie, bo na przykład jak mieliśmy ostatnio rocznicę, to też jechaliśmy furą i dostaliśmy kapcia i staliśmy praktycznie pół czasu, wiesz, na awaryjnych, albo tam kebab S15 i do domu. Także no to jest takie, no to właśnie pokazuje, że u mnie to jest jakby całe te fury, to jest wszystko, co mam, nie? Jakby ktoś mi to kiedy zabrał, no to szachy i jalo. A z 370 coś chcesz robić jeszcze wizualnie? Wiesz co, no chciałbym. No trochę problem jest taki, że to jest polift. To jest jakby ta najnowsza generacja 370 i nic do niej nie ma. Dokładki jak są, to takie średnie. I fajnie, tak mi się ogólnie udało to auto poskładać, że... Masz właśnie... to nic tam nie robi? Do przedlifta robią właśnie. A, okej. No tam się troszkę to różni. Znaczy jest pewnie szansa coś tam, ale jakoś tak... Ta fura jest tak fajna, że do niej wsiadam, jadę na przykład ostatnio byłem w Warszawie. Ale nie myślałeś na przykład, żeby sobie jakieś kółeczko szersze wrzucić i tak stensowo go zrobić po no, tour race na przykład? No jeszcze to jest kwestia jakby dogadania. Właśnie na razie bym chciał sobie pogarnąć te fury, bo troszkę takich mam różnych samochodów przeróżnych. I to jest, wiesz, no to, że do Zety koło, już za te koło co mam teraz, dałem 7 koła. I to już jest jakby dużo, i jak sobie pomyślisz, że miałbyś kupić jeszcze lepsze koło, no to już te 12-15 tysięcy jest, nie? No i to już jest trochę dużo. Jak sobie pomyślisz, że teraz masz furę, która ma dużo mocy, strzela, zapierdziela i leci sobie nią nad morze z bagażami i cię nic nie interesuje, no to potem to już takie uciążliwe no trochę. To już, ja bardziej wolałem mieć furę, do której siadam, jadę, fajnie wygląda. Bardziej jako takie daily ładne. Nie? No w sumie tak, przebieg mały to można śmigać, nie? Tutaj mamy jeszcze jakieś pytania od widzów. Jaka furka była twoim najgorszym zakupem? Najgorszym? No. Pewnie masz jakąś ciekawą historię, jak tyle tych aut przerobiłeś. Kurde, nie wiem. Jakoś... Czy nie miałeś takiego najgorszego? Wcale nie, bo zawsze jak coś kupuję, to raczej kupuję to chcę. Ja tak mam, w ogóle się budzę rano i ja kupiłbym sobie dzisiaj to, co to kupuję. A najlepsze auto jakie miałeś? No to chyba zależy, wiesz, co rozumiem poprzez najlepsze. Czy najdroższe, czy jakie? No bardziej... Może dla ciebie najlepsze? Najlepsze jakie miałem, to i to, że takie, które sprzedać. R34 kupę miałem pierwsze, takie swoje. One były idealne. One miały chyba 45 tysięcy km przejechane. Przyjechało to z Japonii, zarejestrowałem sobie to i na tym aucie nie było grama rdzy. A od spodu jak patrzyłeś, to tak sanek tam w ogóle, to samo można było jeść stamtąd. I to tak w sumie auto, którego najbardziej żałuję, że sprzedałem. I najlepsze, jakie kupiłem, wiesz, takie pod względem jakby dla siebie, nie? Tu mam pytanie, które mnie tam
bardzo zaintrygowało. Jestem ciekaw tego. Dawaj. Niech opowie historię z listem, który odkopali na Wartelze. Kurde, no to jest mega w ogóle chora historia. A kto to napisał? Norbi. A no, a jego tam nie było, co tam? Nie wiem. To jest stary, naprawdę mega pokręcona historia, no. Dostaliśmy, byliśmy na Waterzy. Kurde, aż mi ciary stary przychodzą, nie? Serio, to jest chore po prostu. I byliśmy na Waterzy, nie było nas zbytnio stać na nic, nie? No to nie zmieniliśmy hotelu, tylko spaliśmy w lesie w autach. No i wiesz, pyk, coś tam troszkę już natrękani. No to idziemy na Miszkulnik. Poszliśmy na Miszkulnik, już było pusto. No to zastoimy, wiesz, fajeczka, piwerko, wiesz, coś tam gadamy. No i podjeżdża BMA, taka, nie wiem, czy piątka, czy siódema. Wychodzi z niej babka, to auto odjeżdża, ta babka idzie na rondo. No stary, ja mam wszędzie ciarki normalnie, nie? Ta babka idzie na rondo, my stoimy, koło tam sklepu, tam jest jakiś tam Hofer, czy tam nie wiem, co tam jest. I ona kopie w ziemi, nie? Tak kurwa, patrzymy, co ona robi, nie? I kopie. Kurde, no nie stary, ja mam pod bluzą to wszystko, nie? Zakopała to, poszła jakby, wiesz, w stronę auta, które czekało na nią jakby tak schowane za domem, wsiadła do auta, pojechała. No i wiesz, my tak stoimy, wszyscy najebani trochę, tak no kurde. Ciekawe, co tam zrobiła, no chyba przecież nie sadziła tu trawy, nie? To idziemy zobaczyć. No i wiesz, zaczynamy odkopywać to i podjeżdża to auto. Byśmy stanęli na tym rondzie, a staliśmy na środku ronda i ona coś krzyczy, pachnie się jakby arabsku. I my tak stoimy zjebani i ta fura ruszała z pizdą. No wie, kurde, ja mówię, ja odpuszczam, ja mówię, ja idę, bo ja nie lubię takich rzeczy, bo wiesz, nie wiadomo, nie jesteś no tak, w ogóle w Polsce, tak, nie? No. Jakby nie patrząc, nie masz hotelu, nie skryjesz się, wiesz, jakby tak w sumie, no trochę dupa z każdej strony. Ale jak taki kumpel tam był, mówię, ja to odkopię. I on to odkopał i był taki krzyż. Taki pozawijany taką dziwną, w ogóle jakąś taką otuliną i kartka. I namalowane było turbo kurwę, to jest ten zakręt tam na tym. I coś napisane w jakichś tam dziwnych językach. No i myśmy tą kartkę zawinęli, to w ogóle na takim dziwnym materiale było, takim nieprzemakalnym. No nie kumam stary z tego kompletnie nic. I myśmy to wzięli, ale byśmy tak poschizowani, że to jest po prostu dramat. I poszliśmy też do tych aut. Może wypadek tam ktoś miał z rodziny czy coś i tak. Nie, no jak się... No zaraz przejdziemy do tego i właśnie poszliśmy do fur, posiadaliśmy i wiesz, wszyscy schizowani, śpisz w aucie w lesie. No teoretycznie byśmy mogli się przestawić, no ale każdy był już pijany, no to nie pojedzie w Austrii pijany autem, nie? No to siedzimy w tych furach, ja byłem wtedy z dziewczyną i to była jedyna dziewczyna na tym wyjeździe. Ziomki, wiesz, gdzieś tam pochowane też w autach, no i idziemy spać. To jest stary, nagle się budzisz i świeci na ciebie lampa, nie? Auto stoi, nie? I my, o kurwa. To na bankę, ja mówię, o nie, ja sobie myślałem, ja pierdolę, nie? Ja mówię, ani do tyłu zjechać, wiesz, uciec, nie? Się okazało, policja przyjechała nas ojebać, że śpimy w lesie, nie? Mówimy, że dobra, że do rana, nie? Wiesz, że ten trinken, ja wiem, machen i jutro odjeżdżamy, nie? Oni, no dobra. No i rano pojechaliśmy na maka i staraliśmy się ogólnie to, wiesz, rozkodować, tam pisze w ogóle, no i nie mieliśmy i patrzymy na maka i patrzymy taki właśnie ciemnej karnacji, tam ziomek pracuje i mój kumpel dobrze mówi po niemiecku, poszedł tam i mówi mu, nie, jeszcze może to rozszyfrować, nie? Mówi, że mamy to brać stąd w ogóle i uciekać, nie? I się okazało, że to jakiś był jakby plan takiego, jak, może nie zamachu, ale że jakby tam w tych miejscach spoza zasianych były stare jakieś bomby. I tak sobie myślimy, wynapierdolę, no ale nic nie wybuchło, no to chyba po prostu jakaś, mi się daje, że jakaś poschizowana akcja była i do dzisiaj nie wiem, o co chodzi, tą kartkę mam do dzisiaj w ogóle. Kawałek tej kartki, myśmy potargali na cztery, każdy z naszych ziomków sobie wziął po kawałku tej kartki. I tak stary, szczerze, nie kumam, o co chodziło. Wiem, że dwóch osób się pytaliśmy, żeby tylko coś przetłumaczył i każdy nam powiedział, że mamy tą kartkę brać i dzida stąd, nie? No, tak, tak. To ciekawe. Mega dziwna akcja, mega, naprawdę, mega dziwna akcja. No tak, kurde, najgorsze to, że wiesz, nie w Polsce, nigdzie, nie? Ja tam nie władam jakoś super tam, czy niemieckim, czy coś. I no, ja byłem tak trochę obsrany, nie? Także no. No dobrze, że w sumie nic wam się nie stało, nie? No, różne sytuacje chodzą po ludziach, nie? Byście tak. Faktycznie trafili na jakąś grupę terrorystyczną. No właśnie, wiesz, no to nie pasowało, że po co takie coś robić, wiesz, zakupywać, nie? Jakby ktoś chciał zrobić boom, to... Jeszcze na widoku w sumie, nie? Tak, gdzie na drugi dzień to będzie właśnie, tak się właśnie to było, bo były pozaznaczane miejsca na tej jakby tej takiej śmiesznej karteczce i napisane miejsca, wypisane miejsca, gdzie zawsze było właśnie najwięcej ludzi, wiesz, Miszkulnik, Turbo Kurwę, coś tam, ja sobie myślę, ja pierdzielę, no to jest idealne miejsce, żeby takie coś zrobić. A wiesz, siedzi czterech, pijanych, każdy się nakręca, to my w tej nocy, stary, to byliśmy tak, nie? Także no, taka sytuacja, no. A chyba, że ktoś jakiegoś pranka robił, nie? No, tak mi się też wydaje. No.
A jakie, Maciek, masz plany na przyszłość? Z furkami i w ogóle z życiem? Nie wiem. Mówiłeś jeszcze coś, że chcesz mieć trzecią furkę. Myślisz o czymś konkretnym, czy co się trafi? Chciałbym bardzo krzejsera. Jakoś tak za mną to chodzi. Straszna moda teraz na te JZX-y. Każdy no, by JZX-a ja tutaj przydał. Ja miałem już też w sumie. Ja właśnie tak... Ciężko mi jest jakoś ogólnie już jakby patrzeć na te fury, bo większość miałem. Nie każda była turbo. No właśnie, bo Chasera miałeś już. Miałem Chasera, miałem Cime, miałem... No marka nie miałem. Miałem RC4, miałem S15, miałem S14. No w zasadzie praktycznie większość gdzieś tam fur było. No, plan na przyszłość? Na pewno bym chciał, żeby to się jakoś rozwinęło, żeby faktycznie móc robić to, co się kocha i to, co się chce robić. I jeszcze najlepiej, jakby ktoś gdzieś za to płacił, nie? Ale to już wiesz, bardziej mówimy, że o takich gdzieś tam dalekosiężnych. Ale właśnie bardzo bym chciał właśnie składać furki, mieć jakiś garaż taki, wiesz, no teoretycznie patrząc na to w sumie jakby tak, wiesz, mózg ma taki idealny jakby swój plan na to, co bym kiedyś chciał robić. Mega dużo furek, to wszystko co się dzieje to zabawa, wiadomo, mega, mega dużo pracy, gdzieś tam driftu, wszystko, wszystko i to tak w sumie fajnie to wygląda, no i tak chyba takie coś bym chciał. No i ten YouTube, nie? Jakby to jeszcze poszło z tym YouTube'em, to naprawdę byłoby mega ciekawie, żeby jeszcze z tego zgarniać jakieś... A jeszcze jak rozmawialiśmy o tym, o Wrong Crew, no, to tam pamiętam czas, że dużo ściągaliście wy sami aut z Japonii. To wszystko było ściągane przez Bartka, przez Bartkars. A, okej, czyli to nie wy sami. Nie, nie, my sami zawsze było tak, że po prostu pisaliśmy na grupie, zawsze to było takie z dupy, tak sobie piszemy i tak. A bo mam tam dwie dychy luźne, a ja mam 3. A ja mam 15. I zrzuta leciała? Nie, to tak. To słuchaj, ty sobie to kup, ja sobie to kupię, piszemy do Bartka, żeby nam zrobił cenę na 3-4 auta i bierzemy. No i tak zawsze to było, wiesz, tak. No potem to my te auta tak w sumie teraz też marka drugiego Damian kupił, teraz parę dni temu. No i tak, no kupił, no. To już jakby tak nie robi takiego gdzieś tam, wiesz. A tak, tak handlujesz autami, nie myślałeś o tym, żeby właśnie zacząć coś sprowadzać z Japonii czy coś? Kurde, nie wiem, czy mi się chce. Za dużo roboty, nie? W sensie tak się... Z rejestracją też jest problem trochę już, nie? Kurde, po pierwsze, chciałbym być trochę fair wobec jakby, wiesz, kumpli, których mam i jak Bartek na przykład, czy tam chłopaki z Megablasów ściągają i ja czasami tam od nich coś kupię, no to nie chcę się jakby wkładać na nie swój rynek i, wiesz, zabierać im tego, co widzę, że robią coraz to lepiej. Ja się ukierunkowałem w jedną moją stronę jakby tego handlu i dobrze, bo... Nie jest to moment, żeby się jakby tego wszystkiego nauczyć. Ale też... dalej tylko te Mercedesy? Czy... Nie, nie, nie. Ja wszystko w zasadzie. Teraz mój dzień wygląda tak praktycznie, że wstaję, jadę gdzieś w pizdu w Polskę, kupuję okazję, zwożę je do siebie, ja je u siebie też tam, wiesz, myję, ogarniam to, co trzeba wymienić i często teraz już robię tak, że auto robię dla klienta. Czyli on przyjeżdża, ogląda auto, jak ja je kupiłem i mówię, to on chce, żeby było to zrobione, ja mu to robię, auto mu oddaję pod dom czyste, pachnące. A teraz jak był COVID, jakoś spadł ci rynek? No tak na początku, wiesz, na początku wiadomo, no, to, bo tak ludzie ogólnie są tacy dziwni, nie, w ten COVID. To wszystko jest takie, że kurde, no teraz na przykład ja rozmawiam o COVID-zie, ja myślę, że to jest ogólnie gówno, a ty wiemy, że możesz na przykład myśleć, że to istnieje i w ogóle i najchętniej to byś się w masce, nie? Także ludzie ogólnie, ich podejście do tego COVID-a było o tyle śmieszne, na przykład, że gościu mi przelał zaliczkę za auto i mi napisał, że on pytał to przyjść po COVID-zie. Ja mówię, wie pan co, no ale ja mówię, ja tych też trochę pieniędzy potrzebuję, nie? Ja wie, że rozumiem ta zaliczka. Ja wie, ale ja bym musiał obrać. On mówi, no to wie pan co, mówi, no to niech pan mi odda zaliczkę. Mówi, tak, nie kupuję. Ja mówię, ale co to ma w ogóle do czego, nie? Wiesz, dla mnie, ja tego nie miałem pojąć, że ktoś się może bać spotkania. Ale co, to był jakiś początek, czy teraz nie? No to był taki ten właśnie, wiesz, tam w zeszłym roku. Ten, gdzie były trzy zachorowania i wszystko zamknęli. Tak. To ja mówię, no pojebało ludzi, nie? Nie powiem, bo na początku sam nikt nie wiedział, o co chodzi. Więc jakby po części może tam gdzieś rozumiem. Ale wiesz, no właśnie takie mega dziwne akcje były, nie? Albo na przykład większość klientów do mnie dzwoniła, że gdzie są moje samochody, bo pamiętam, że wtedy miałem parę Mercedesów i robiłem pod klientów. A nikt nie pracował. Wiesz, wszystko było pozamykane, czyli blacharz nie robił, lakiernik nie malował. No tak, bo te pierwsze dwa tygodnie to było, że wszystko no, było... I wiesz, i ludzie od ciebie oczekiwali, a ty nie miałeś. Potem, wiesz, jakieś spiny, bo to on chce pieniędzy z powrotem. Wie, kurde, chłopie, jakie pieniądze? Jak ja ci już wsadziłem w ten samochód, ja wie, tyle i tyle, ja wie, co ja mam z nim teraz zrobić?
No więc tak, trzeba było się szybko przestawić firmą, żeby zarabiać, i zrobiłem tak, że jak był ten zakaz przemieszczania się, że nie wolno było wiesz, jeździć jakby bez sensu, to ja po prostu sprzedawałem samochody tak, że ty do mnie dzwoniłeś, słuchaj, chciałbym kupić Honda Accord na przykład tam, nie wiem, 2007 roku, interesuje mnie głównie to i ty mi dasz pieniądze, ja ci lecę po furę. I w momencie, kiedy na przykład by ci się ta fura nie podobała, to ja ci daję kasę, że ja ją kupuję. Ja sobie wiem, że ją sprzedam, nie? Także tak to wyglądało i bardzo mi to pomogło, bo przez tam parę miesięcy, no tam 2-3 miesiące, w zasadzie 2 razy w tygodniu dało ci się przetrzymać. Ciorałem gdzieś po jakieś furę dla kogoś i ja sobie za to brałem jakiś tam procent od tego, więc no, coś było, ale ten handel tak cały czas szedł. To jest coś, ludzie zawsze będą chcieli kupować samochody, nie? No wiadomo. Tym bardziej, że staram się mieć biznes, który się nie zatrzyma nigdy raczej, nie? No dokładnie. I staram się mieć samochody dosyć ciekawe, których nie ma na Lixie miliona, tylko jest auto u mnie i w obrębie 100 km, 150 takiego auta nie ma. Wiadomo, mam też dużo innych samochodów, które są, ale raczej staram się głównie celować takie fury dosyć nietuzinkowe. Terenówki, nie terenówki, takie raczej wiesz. Teraz już serio różne. I właśnie miałem ci powiedzieć, że tam. Co? Było mi smutno za to, co ostatnio robiłeś z Hondą. A co ty chodzisz? No jak? Jezu. A w ogóle też na to chciałem Hondą przyjechać? Bo ogólnie wpadliśmy na pomysł chłopakami, że przyjedziemy tu Polonezem. Ja mówię, kurde. A no tam, bo ty tego Karo masz takiego. I ja mówię... On w ogóle wygląda jak fabryka tam, nie? On taki jest, no. A to śmieszna w ogóle sytuacja, bo ja kupiłem, sprzedałem 370Z, zawoziłem ją gościowi i sobie pomyślałem, że kurde, nie mam czym wrócić. Ja mówię, ja pierdzielę, nie? Tyle mam mony w kapsie, nie wiem, jak wrócić, bo przecież nie wrócę pociągiem. No i ten chłop mówi, wie pan co, bo ja mam takiego Poloneza, mówi, z niego kapie paliwo, mówi, do mojej kolekcji, mówi, nie pasuje, mówi, bo się boję, że się spali. Ja panu go tam dam za, tam, chyba za niego dałem 6, kurde 200, jestem się, wie, pojebało mnie za Poloneza za tyle kasy, ale wie, zobaczyłem, bo mam, wie, zajebisty. No to chuj, to jedziemy do domu, nie? Mienię rurę z baku i paliwo nie cieknie, a Polonez dalej stoi i nikt go nie chce. Ale on wygląda naprawdę dobrze. Wiesz co, dużo osób chciało go kupić, serio, mam mnóstwo osób chciało go kupić. Restauracje, jakieś domy przyjęć, wszystko, no ale znowu wszystko pozamykali, nie? I no. Na wesela, żeby wozić, żeby udostępniać auto no do tak, zdjęć, no. Do wesel, nie? Zajebisty w ogóle to jakby PRL to... PRL w modzie jest. Jakby nie? To zaczęło działać, to ja myślę, żebym miał poltków stare na placu chyba z 10, bo naprawdę miałem po 4-5 telefonów dziennie, tylko każdy mówi, no to jak otworzą, to ja biorę. A jak otworzą? No to jak otworzą. A to chyba szybko się nie zapowiada. No także nie, no trochę Polonez pobawił mnie. Chyba w czerwcu już mają ten jakieś mini imprezki być. Nie? Trochę Polonez pobawił mnie pewnie, tak myślę, nie? W ogóle. Także no ja w sumie jak coś jest do kupienia, ale mnie to tak ciekawi, to sobie kupię, bo to zawsze nigdy nie miałem Poloneza i po 5 kilometrach wiedziałem już, czemu go nigdy nie miałem. To jest stary tragedia. Myślę, że wypadek tym autem jakikolwiek, to tu jesteś połamany cały, nie? Bo się daj znać, czy ktoś kiedyś miał wypadek Polonezem, jestem ciekaw, co wam jest. Chyba, że nie jesteście w stanie, odpisać. A jakiegoś golfiarza jeszcze wiedziesz? W sensie, czy mam? No, czy nie, chcę? Czy coś zrobisz jeszcze jakiegoś no golfika? No pewno. Wiesz, ja uwielbiam golfy w ogóle, ale to jest zajebisty bus. Jeszcze teraz jak miałem tego 18 turbo, to się w ogóle zakochałem. 300 koni, tam chyba 260, kurde, no to hopie, to... Nie, jeśli R32, to ja bym wolał golfa niż Nissana. W sensie? Że jakby w dwójce był, czy w piątce, czy w czym? Nie, no w czwórce. A to w czwórce nie, znaczy czwórka mi się w ogóle nie podoba. Nie, ale... no R32 jest kozak, czwóreczka. Jakbym miał ogólnie, to serio nie wykluczam, że jakbym sprzedał, nawet jakbym sprzedał S15 i by mi się tak ponudziło chwilę, to bym kupił pionę R32. Kurde, no mega kozak, tylko że to słychać, a nie jedzie, nie? No, tak nie wiem. Nie jedzie piona R? No tak te, tak średnio to tak jedzie. No, tak bardziej to, wiesz, no bo tam jest... A tam był ten sam motor, co w czwórce był? Chyba nie. Nie, to, a piątka to nie było już tam R33 czy 34? Tam jakoś to nie skakało numerami? Tam kurde, jest... golf jeszcze nie wiesz. No bo nie miałem nigdy. Ja zawsze jak się bardzo, jak się interesuje, jak to chcę kupić. A bo czwóra to 100% było R32. Ja R32. Nie wiem potem, czy to się nie zmieniało, że było ale nie, chyba nie, R5 czy... jest chyba, tak mi namieszałeś teraz, że nie wiem, ale chyba jest R... Kurde. Ty, bo teraz to konkretnie, żeś mi, kurde, tutaj jest za ten... No nie wiem, mi się... Dopiero niecałą godzinkę gadamy. Nie, no po godzinkę już minęło, ale mi się wydaje, że golf... Bo patrzcie, co się dzieje. Jak ten, jak odpaliłem Safari, to no, R32, nie? Wyskoczyła mi Gwara Śląska. R32.
R32. Tak? Dobrze mówię. No. Fajna fura. Tak, ja bym chciał jakiegoś Golfika R-kę. Sam ten dźwięk mi robi. No to jest właśnie największy taki... Ja w ogóle lubię fały strasznie. To jest jakby, wiesz, dźwięk... A chcesz turbić JS-a? Nie. Nie? Jakby właśnie jak uwielbiam dźwięk fały, czy z tej samej fały, to czy kurde kompresor, czy coś turbo, to nie. No chyba, że wiesz, kiedyś na przykład, nie wiem. A ja podejrzewam, że i tak ta fałka taka seryjna ci wystarczy w zupełności. No ja cały czas przed oczami to, wiesz, ogólnie ile razy wiesz, się widziało, co ludzie robią fałami, nie? To jest kurde, no... Jeszcze jak to połączysz z odpowiednimi jakimiś tam umiejętnościami i wykrzyciem auta, no to myślę, że na to naprawdę da się dobrze pojechać. Tym bardziej, że nie mam planu nigdy jakoś na zawody. To jest dla mnie takie te zawody średnie, bo może nigdy nie startowałem. Może jak wystartuję kiedyś, to mnie się zajaram i będę chciał startować. Bardziej mnie to jara właśnie, że wiesz, że te eventy, te ziomy, to takie, ten styl przede wszystkim tych samochodów, że te auta wyglądają naprawdę, na przykład też ile, patrzę się, scena zmieniła samochodów na gdzieś tam, wiesz, w ciągu 3 lat. To kosmicznie. No. 3 lata temu to była tragedia. No, 3 lata temu to teraz, było 80% BM, tak? Jak no, a teraz nawet do Muska wchodzisz na plac, to stoją chyba 2 BM, a reszta praktycznie samych Nissanów, no. Czy tam Toyot, więc to jest duża różnica. No i teraz naprawdę już coraz to więcej eventów wymaga, żeby tylko, auto... że też mi się wydaje, że tego przyrostu takich JDM-ów to już nie będzie za dużego ze względu na ich ceny teraz, nie? Dzisiaj właśnie jak byłem u Muska, tośmy tak trochę się pośmiali z tego, bo to jest już chore, nie? Jak za auto, które dawałeś 3 lata temu 20 tysięcy, teraz będzie dać 70-60. A to ludzie tak widzą. No powiem ci, że teraz jak ktoś ma jakieś tam S13, S14, no to naprawdę jest w stanie zarobić dobrze na tym, nie? Znaczy wie zarobić, no to trzeba to zwrócić uwagę, że najczęściej te auta są już udrutowane, są już... Znaczy nie, mi chodzi teraz akurat, jak ktoś ma takie na przykład seryjne w ładnym stanie. Aha, no to tak. To jest w ogóle, no wiesz, niesamowita w ogóle akcja, że kurde, jak chcę przypomnieć, że 3 lata temu, tak, stała S13, 4-5 bardziej, no może, jak stała S13, tak, za 17 tysięcy, no. To było kosmicznie dużo. No ja pamiętam, jak sprzedałem Del Sola, to patrzyłem na S13 wtedy. To faktycznie. Chodziesz, serio chodziesz. No ja jestem chodziarz, przecież nie co ty. Ja Del Sola? Tylko Hondę w serduszku mam. Del Sola nigdy... W ogóle, w ogóle stary Hond. A kup sobie to kabriolecik elegancko na miasto sobie jedziesz. Nie. Mam Honda Accord, ale ogólnie ten samochód jest stary, nie do zabicia, nie? Ja ostatnio wody mu nalałem do silnika, my zobaczymy co się stanie. A ty masz tego Accorda dwulitrowego? 1.8. 1.8. Jest. Czy tam coś? Nie wiem. Kat kosztował 2 koła. Był katalizator? To żyła złota. I w gazie to jest. Ja dlatego mówię, ja tym chciałem przyjechać tu. A tak sobie myślałem, kurde... Za dużo było wszystkiego ugrane na godziny. Ale to jest bajka, kupić auto za klocka i mieć katalizator. Ale to mówię tak przykładowo, nie? Ja za niego 520 zł. No. Chciałem dać 500, ale gościu mówił, no ja się wydychę na flachę. Dobra, już masz, nie? A byłem pewny, że kata nie ma. Przyjechałem do domu, okazało się, że kat jest. Kat za 2. Jeszcze furę pewnie na złą oddam gdzieś za 600. No, dużo jest takich historii, że się kupuje jakieś grosze. Ale... Czasami najgłupsze, takie najczęstsze, najlepiej jakby zarobkowe rzeczy robisz z przypadku. Że kupisz coś z dupy i nagle się okazuje, że to jest dobre, nie? No tak, bo że... nie skończyłem. To właśnie jak sprzedałem Del Sola tam, który to był 14 rok. No to jak patrzyłem na S13, to faktycznie 13-12 tysięcy, wiesz, były powystawiane takie seryjne z CA, nie? I to były a fajne teraz, auta. Teraz, kurde, w życiu dzisiaj nie ma szans, dzisiaj chłop wystawił S13, spadnięty mu, znaczy, no tam pan Ewa, za 13,5, ja do niego napisałem, już nie był. To dla samej budy, auto, nie? Auto było wystawione chwilę, a domyślam się, że wiesz, że tam jeszcze paździerz pewnie z budy, nie? Trochę pewnie był. Także no, to jest coś, co jak jest, to jest moment, nie? Także no ciężko ogólnie troszkę teraz się z tym dzieje. Szkoda sprzedawać nawet, bo jeszcze chwilę potrzymasz i można naprawdę na tym dobrze przerobić. JDM teraz jak Bitcoin jest. No ale no wiesz, no to wszystko rośnie mega na wartości. To jest dlatego jak się tak dowiedziałem, że powiedziałem gościowi za S15-9 dych, on dobra, ja wiem co ty gadasz, ja mówię, zapomnij. A to jest naprawdę ładne, fajne, zajebiste. Ja uwielbiam ten samochód. No. Co tam dalej? Czy już... Teraz ty możesz mi zadać pytanie na koniec. Czy mogę zadać pytanie na koniec? Ja bardzo lubię te trudne pytania. Daj mi jakieś trudne.
Trudne pytania. Możesz nawet po śląsku mi je zadać, bo ja znam śląski. Ja? Ja. A skąd? Uczę się. Chodziłem na kurs śląskiego. Tuż tu mnie teraz ciulasz. Nie znasz, no już się... Nam... Ja cię nie ciulam. Nie ciulam, to zawsze rozwala, jak ktoś nie umie i próbuje, tak, na przykład Pepis. To jest niż w ogóle... Jak on wymyśla pewnie swoje stary, słowa. Jak on napisze zdanie po śląsku, to jest jakbyś powiedział, ja stojąc, chmura, niebo, on stary nie wie w ogóle nic, nie? To jest takie, wiesz, śmieszne, ale to zresztą nie tylko on. A Google Translate ma śląski? Nie wiem, ale wiem, że chyba w Androidzie na telefonie masz sobie ustawić śląski. Tak? I masz wszystko jakieś takie, wiesz, takie śmieszne rzeczy. Mapy Google chciałem mieć po śląsku. Ja, a teraz sam skrince do lewej. A teraz ciulej. Prosto. Śląski jest śmieszny, ale a dużo jest... młodych ludzi jeszcze zna gwara? Czy raczej to wygasa? Ja ogólnie u mnie w domu się nie mówi po śląsku. To jest... U mnie się mówi, niegodo. I ja się języka nauczyłem w szkole, bo wiesz, u nas taka, to jest u nas typowe, takie wiesz, typowy śląsk, nie, tam wiesz, są kurde gruby i w ogóle, nie, tam wszyscy godają. I starałem w szkole, i u mnie w szkole w klasie każdy godał i wiesz, ja tak nie do końca, i wiesz, i nawet babka z polskiego godała. I stary, wiesz, no ja, ona coś mi gada, i ja mówię, że kurwa nie rozumiem, nie? I ona, to jest niemożliwe. I stary, my na polskim, chyba to było początek gimnazjum jakoś, mieliśmy normalnie stary śląski, nie? W sensie, no ona nam pogadała jak coś, żebyśmy my wiedzieli, nie? Ja mówię, o Boże, to jest dramat. Ale tak teraz, w dzisiejszych czasach, młodzi ludzie godają. Jeszcze normalnie, tak? U nas na Śląsku, tam gdzie są kopalnie, to się z domu wynosi. Jak tata pracuje, no tak, na kopalni, no, czy coś, to cały czas godo. Ja ci zaraz dupna w tym łeb, nie? Synek, ty już mnie sam chyba nie grzyj, bo normalnie u nas jest dużo, nie? Tak wiesz, na przykład zupa z nudlami. Co to jest? Zupa z kluskami. No rosół. Zupa z nudlami? No. Ja wiem, co to jest wodzionka. No nie, no wodzionka to jest akurat tak, to jest nazwa normalna, to nie wiem, co się chyba w ogóle. Ja tak nie umiem jakoś tak wszystkiego po śląsku, w sensie jest mega dużo pojebane. A lubisz wodziankę? Nie, nie, no widzę w chuj. Głównie bo to jest ta woda z chlebem taka, nie? To, tam jest stare wszystko, to jest piernik. Mnie to właśnie przeraża, jest kurwa wszystko. To stare, to nie do... całe pieczywo, które masz w lebaku. To wyglądało ogólnie jak kackupa. To jest najgorsze właśnie, że to ja ogólnie jestem taki, że jak coś ciula, to wygląda, ale do tego nie wiem. Ale jest taka piosenka, że to jest najlepsza z wszystkich śląskich. Wodziunka, wodziunka. No jest, ale ja tak właśnie, ja to właśnie tak średnio. To aż takim, że oni mają aż taki śląsk, wiesz, i o tam biedny, jak tam se, wiesz, jako pomidorówka, bo co, to ja. No. No dobra, Maciek, jest pierwsza w nocy. No troszkę nam dzisiaj się... Bo wartko do mnie nie przyjechałeś. Ja, bo ja sam ją rycht i kopię tela, kurde, problemu, że ani nie godej. Ja sam dzień, ciulu, dzień. A ja teraz mam jeszcze szmat drogi do chałupy, e. O, współczuję, że powiedziawszy. 3,5 godzinki, 4. A jeszcze nie, więcej, bo jeszcze jedziemy po Lexa do Mega Blastów. Jeszcze kupiliśmy Lexusa, więc... Sebie, co mu się spaliło auto. No i Jesa, lepszy bus. No, także bardzo fajnie było. Bardzo fajnie było zagościć tu na tej ścianie, na fotelu, na którym siedziało, bardzo fajnie. Ale niewygodnie jest, nie? Nie, spoko. Muszę tam jaśki jakieś kłaść. Nie, jest luks, jest naprawdę fajnie. Dobra, dzięki. Polecam, Maciek. Każdemu tu kiedyś może wpaść. Ja zapraszam wszystkich. Wszystkich? Musiałem jakoś... Jak każdy ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, to zapraszam. To mojego tatę zaprosiłem. A on goda? Nie. To nie, to nie. To bez sensu. To nie, to ciulej stąd, synek. Maciek, trzymam kciuki, żeby ci się tam twoje plany wszystkie ziściły, żebyś się rozwijał. Dziękuję, dziękuję. Żebyś dużo aut sprzedawał. Jeszcze więcej kupował. Jeszcze więcej kupował, żeby... Bardzo dziękuję. Żeby hałda pieniądza ci rosła w ja, domu. Ja, tato, dupno grubo. Dzięki wielkie. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszonka. I tyle. To jołeczki.